roztańczony Adrian Zieliński i And Steel, PLMMA champion. Wspaniale, nie mogę w to uwierzyć, kurde, ale tak ciężko pracowałem przez tyle lat, no nie tylko do tej walki. Naprawdę, no nie da się tego opisać słowami i tego uczucia, marzenia się spełniają, naprawdę, no przysięgam ci, to co wymarzyłem i to jest. A to był naprawdę niesamowity pojedynek. Daję słowo, że ten pojedynek mógłby być main eventem nie tylko w Polsce, ale i za granicą, gdzieś na jakichś dużych eventach. Bardzo się cieszę, że tak mówisz i naprawdę starałem się. Dałem z ciebie wszystko 100% i no naprawdę, no kurde, jestem mega szczęśliwy i oby tak dalej. Będę musiał cię przekrzyczeć w takim razie. Nie, też udzieliła mi się tak naprawdę radość tego pojedynku. Powiedz, Niko był niesamowicie twardym przeciwnikiem. Byłem w szoku, bo on, ja z nim rozmawiałem wcześniej. Wiadomo, że walki miał jakie miał i były zawsze ciężkie, ale rozmawiałem z nim i on wydawał się taki naprawdę bardzo spokojny, a w walce zupełnie co innego. O wiesz, taki nieśmiały trochę się wydawał, taki ten. Tam nie było jakiegoś straszonka, tam taki. No naprawdę, kurde, gdyby nie te tatuaże, to. No naprawdę, można powiedzieć, że w porządku człowiek, no. Pierwsza runda, knockdown na twoją korzyść. Jakoś tak nie czułeś, że to jest ten moment? Bo nie podpalałeś się tak przesadnie. Nie, tu nie mogłem. Gameplay był taki, że co by nie było, żeby się nie podpalać, no bo wiadomo, tam kilka jego walk widziałem i też na przykład z Borysem, że... Uciekasz mi, musisz tutaj, bo zasłaniasz. Z Borysem, że tam Borys mi wymiatał matę i się zmęczył i z chwila nieuwagi i tak się skończyło, jak się skończyło, no ale to naprawdę. Co z tą balachą? Była bardzo dobrze zapięta, wymęczyła cię? No tak, wymęczyła. Próbowałem, ale potem już po połowie czasu słyszałem, że Szymon mówił, żeby to wykorzystać sytuację do powrotu na górę i posłuchałem go. Chyba, nie pamiętam. Czy do ostatniego momentu, kiedy ogłaszano wynik, obawiałeś się? Bo pierwsza runda zdecydowanie dla ciebie, druga chyba moim zdaniem dla Niko. Trzecia była decydująca. Decydująca, mi się wydaje, że go trafiałem. Wiedziałem, żeby się nie dać przewrócić. No przewrócił mnie, no 10 sekund do końca. Nie przytrzymał, no ja cały czas próbowałem wstać, uciekałem. Nawet nie było 3 sekund, tak. Nie wiedziałem, bo wiesz, różnie jest z tymi sprowadzeniami. Punktowane do sprowadzenia, no ale no cieszę się, no brak mi słów. Co oznaczało dla ciebie walczyć przed tyloma znajomymi i rodziną w Olsztynie? O, coś jest tego naprawdę mega uczucie i chciałbym, żeby to nie był ostatni raz, jak najwięcej walk tutaj w Olsztynie. A jest coś takiego, ja wiem, że to jest może zbyt wczesne pytanie, ale już sobie coś planujesz w głowie? Nie, jeszcze nie. I na koniec, czy była presja związana z tym, że wszyscy twoi koledzy z klubu dzisiaj zwyciężyli, więc macie 6-0, zdaje się, jeżeli dobrze policzyłem. I w zasadzie, wiesz, na koniec tylko ty, wiedziałeś dobrze, że wszyscy wygrali, no i... No presja była, ale no, ja patrzyłem na siebie, też mi to dodawało takiej motywacji, no bo robiłem z tymi chłopakami codziennie, 2 razy dziennie, 3 razy dziennie i po treningach się z nimi widziałem i do Pawła Kiełka jeździłem, do mamy, mama mi tam jakieś kroplówki podłączała, jakieś tam zastrzyki mi robiła, żadne sterydy, tak, witaminy, nic z tych rzeczy i no naprawdę, to jest, czy tak się czuję, jakby to była naprawdę moja rodzina, nie? Wszyscy mogę na nich polegać i każdy, na każdego mogę liczyć, wiem, że to naprawdę. Cieszę się, że tu jestem i że mogę z nimi trenować. Naprawdę jeszcze raz bardzo ci gratuluję i cieszę się, że mogłem te pierwsze emocje, no może po pani idzie, ale wciąż pierwsze. O, także. super, cieszę się i naprawdę jeszcze koszula, no krwi nie było, ale nie było, nie starałem było. Się, ale no, sorry, następnym razem. O, jeszcze na koniec chciałem podziękować. Bo Niko miał rasza dlatego. No miał, ale... Co za różnica mi to tam. No, nieważne. Chciałbyś na koniec komuś, tak, nie wiem, tak, właśnie. Tak. Trenerom moim wspaniałym, dla Szymona, Pawła, dla Łukasza Poremskiego, który też mi pomagał, zastępował, jak nie mogłem treningu poprowadzić. Dla wszystkich moich klubowych kolegów, no jest ich tyle mnóstwo, że nie zdołam wszystkich wymienić. Dla przyjaciół, dla wszystkich, którzy mnie wspierali. Sponsorom, Marek Giera, Biudro Podróży, Coco Palm, Jarosław Mackiewicz, który no bez jego pomocy, no nie do przecenienia jest jego pomoc, naprawdę mogę na niego liczyć i bardzo mi pomaga. Dla Mariusza Michalaka i firmy Eco Metal Olsztyn, SF, DSF, Group Security i wszystkim dziękuję, którzy byli ze mną, no i dla MMA, nie, z mojego ulubionego portalu. Dziękuję bardzo, jesteś wspaniałym mistrzem PLMMA, gratuluję. Dzięki. I